Barany, druga część czytania dla Was na drugą połowę 2018 roku. Co mamy w lipcu? W lipcu mamy, że tak powiem, rozszerzenie tych dwóch kielichów na trzy kielichy, tak? Ten motyw partnerstwa i miłości jest tutaj wzmocniony i przeniesiony na szersze towarzystwo. To jest świętowanie w gronie rodziny, przyjaciół. Jest powód do świętowania, być może właśnie to, co się wydarzyło w czerwcu, jest dla Was powodem do świętowania. I znów mam poczucie zapracowania sobie na to, że to jest, być może to jest osoba, z którą świętujecie, tak? Rycerz denarów to może być znak ziemski, koziorożec, byk, panna, albo ktoś, kto ma mocno obsadzoną ziemię, albo ktoś, kto po prostu ciężko pracował na ten sukces, na tą celebrację, ciężko, długo, stabilnie i w końcu do tego doszedł i w końcu jest możliwość teraz świętowania tego sukcesu, świętowania tego czegoś, co tutaj tak pięknie wiosną i wczesnym latem się rozwinęło. Jest okazja, żeby dzielić się tym z innymi. Więc dzielcie się, cieszcie się, radujcie się, bo latem to chyba najfajniej. Zresztą każda pora roku jest dobra. Lato sprzyja. Sierpień. W sierpniu mamy takie wyciszenie jakieś. W sierpniu mamy chwilę zastanowienia i myślę, że jest to zastanowienie nad rzeczywistymi owocami tego, co robimy w życiu. To nie musi być akurat nasza praca zawodowa, ale praca w sensie ogólnym. Czy to, co robię, przynosi spodziewane efekty? Czy to jest to, czego się spodziewałam, spodziewałam? Czy powinienem iść dalej tą drogą? Czy może zmienić? Czas ewaluacji i głębokiego wglądu. Bardzo lubię, bardzo mi się podoba to zestawienie, bo tak jakby z Waszego wnętrza ktoś Wam jeszcze przyświecał światłem tutaj, żebyście byli w stanie rozpoznać wszystkie, tak, ze wszystkich stron jakby popatrzeć na tą sprawę i bardzo głęboko zrozumieć, co się tutaj właściwie dzieje, co mi przyniosło moje dotychczasowe działanie, tak? Czym to jest dla mnie, kim się staje w związku z tym. Bardzo głęboki wgląd w siebie, w swoje motywacje, w swoje, myślę też, potrzeby, w swoje wartości i to, czy w moim życiu moja praca odzwierciedla to, co jest najgłębsze we mnie, to, co jest tym wiecznym światłem, które we mnie płonie. Też bardzo piękne dla mnie zestawienie stawania się, bardzo poważna, poważna energia, takiego poważnego podejścia do tej sprawy. Tak, mam też wrażenie takiej chwili oddechu, po tej radości, po tym świętowaniu, po tym byciu z innymi. Tutaj macie trochę czasu dla siebie i ewentualną korektę kursu. Wrzesień. We wrześniu też mamy bardzo potężne połączenie, bo mamy rydwan, który mówi, że jesteście gotowi lecieć i lecicie. To jest pokonanie trudności. Przede wszystkim, tak? Jakiekolwiek rzeczy stały Wam na drodze, to teraz już wiecie, jak je pokonać, już wiecie, jak pokierować tym rydwanem, który jest ciągnięty przez różne energie, jak widzicie, biały i czarny sfinks. Wiecie, jak tym kierować, żeby iść tam, gdzie chcecie, żeby Was wiózł do przodu. To jest potężna, witalna siła. I mamy tutaj kartę karma, więc macie sporo tej takiej sprawiedliwościowej energii w tym roku. Nie tylko przywracania równowagi, ale też bardzo głębokiego rozumienia przyczyn i skutków rzeczy, które dzieją się w Waszym życiu. Myślę, że jest to pokłosie tej energii z sierpnia, ta karma. Ja nie mówię, że to jest proste. Nie bez przyczyny mówimy tutaj o pokonaniu trudności. Karma jest ciężką kartą, dlatego że ona, owszem, daje obietnicę nowego życia, zobaczenia wszystkiego w nowym świetle, ale to nie zmienia faktu, że te osoby, które tutaj stoją, one umarły, tak? One umarłyby narodzić się na nowo. Cała energia Sfinksa jest z tym związana, że naprawdę trzeba umrzeć. To nie jest udawanie, tak? To nie jest, o, jak mi ciężko, a tak naprawdę wcale nie jest mi ciężko. Nie, to jest często przejście przez noc. Mam tutaj wrażenie takiej właśnie ciemnej nocy troszkę duszy. Może niezbyt długiej, może gdzieś tam widzicie to światełko. Nie widzę tu rozpaczy, tak? Natomiast widzę jakieś być może trudne uświadomienie sobie czegoś, tak? Najczęściej o sobie. Natomiast uświadomienie sobie czegoś trudnego o sobie najczęściej skutkuje tym, że jesteśmy gotowi pruć do przodu z tą nową wiadomością, bo ona nas wyzwala. Tak? Prawda wyzwala z wielu
z rzeczy, które nas trzymają w tym, w czym jesteśmy. Tak? Jeśli chcemy iść dalej, to dzięki prawdzie możemy iść dalej. I mam wrażenie, że tu się tutaj właśnie dzieje. Więc jest znowu mnóstwo takiej rozwojowej energii. Ale bardzo poważne. To jest bardzo poważne. To nie są, bo to są takie śmichy, chichy, tu miłość, tutaj rozkosze ziemskie, tak? To jest bardzo poważny moment. Ten przełom sierpnia i września, ten początek jesieni, coś tutaj ważnego się zadziewa, mam wrażenie, dla was. Październik. No i znowu, widzicie, jest to pokonanie wszystkich trudności i znowu jesteście triumfujący, triumfujące. Znów się udało, znów wygraliście. I widzicie to wy i widzą to inni ludzie. To jest kolejna karta, która się wam powtarza, tak? Dwa kielichy, 9 denarów, 6 buław. Wow, co za rok. I do tego jest as kielichów. I to jest tak, to jest taki krzyk, tak? To otwarte serce wygrywa. Wasze otwarte serce wygrywa, miłość wygrywa. Kierowanie się miłością przyciąga do waszego życia sukces, szczęście, poczucie, że idziecie we właściwym kierunku, przelewa się po prostu. Dla mnie to też jest zawsze takie powiedzenie: twoje jest na wierzchu, podziel się tym. Podziel się tym z innymi. Nie bądź w tym sama, sam. Nie triumfuj nad pokonanymi, bo to też może oznaczać, to pokonanie trudności może oznaczać, że pokonujesz kogoś, kto reprezentuje te trudności. Nie bądź okrutnym zwycięzcą, bądź zwycięzcą, zwyciężczynią łaskawą, tak? Otwarte serce, przelewające się. Mam tak dużo, otrzymałam tak dużo w tym roku, dzielę się tym. Taki jest apel mój do was. Dzielcie się tą radością tego roku i tymi sukcesami, tymi triumfami. Listopad. No właśnie, i tak sobie myślę, że jak bierzemy wszystko dla siebie i się nie dzielimy, to możemy skończyć tak. To jest taka trochę energia dla mnie zawsze. Kogoś, kto nie chce brać pomocy, kto nie potrafi prosić o pomoc, kto mówi: ja sama, zawsze sama, wszystko zrobię, ja sam, ja zrobię to najlepiej. I owszem, wy to zrobicie i może nawet zrobicie to najlepiej, ale strasznie się przy tym namęczycie, tak? To jest taka osoba, która już ledwo to niesie wszystko na swoich barkach i tak sobie myślę, że jak się ma tyle sukcesów, ile wy w tym roku, to można w końcu się poczuć zmęczonym i zmęczoną. A to jest karta docierania się, to jest karta też dzielenia się, tak? Znajdowania właściwych proporcji. Nie wszystko na siebie, nie wszystko na raz i nie wszystko na siebie. Powoli, spokojnie znajdźcie właściwą proporcję między tym, co wasze, tym, co do podzielenia się. To jest też kropla drąży skały, więc nie wszystko na raz, tak? Ta energia ma czas, to wszystko ma czas się tutaj rozwinąć, spokojnie, powoli. Z miłością, cały czas o tej miłości trzeba pamiętać. O tym mieszaniu płynów. Wszystko, co jest wartościowe, powstaje długo, tak? To, co długotrwałe, też potrzebuje czasu, żeby dojrzeć do piękna. Więc tu też macie takie troszkę wyzwanie właśnie, nie? Ale to takie typowe dla baranów. Biorę na siebie za dużo. Ja nie dam rady. No. Może i dasz, ale może się rozchorujesz przy okazji, nie? I grudzień. I w grudniu znów mamy bardzo poważną energię, dlatego mówię, że ten rok jest pełen dla was łask, ale też pełen powagi. I znów, dla niektórych z was może to oznaczać małżeństwo, bo to jest taka częsta interpretacja. Arcykapłana. Ale przede wszystkim to jest mądrość dawana nam z góry. Łaska dawana nam z góry. Więc możemy być tymi studentami, a możemy być tym, który tą łaskę, tą mądrość daje, więc możecie być nauczycielami w tej sytuacji. Ta karta bardzo mocno wiąże się z wiarą, ale też z instytucjami, więc dla wielu z was będzie się to rozgrywać inaczej. Tak czy siak mam wrażenie ogromnego takiego wzmocnienia.
nie dość, że sami z siebie jesteście mocni, bo jesteście połączeni ze swoim wewnętrznym zwierzem tutaj na tej karcie, tą girlandą, tak? Czyli takie nie zaakceptowanie, tylko przyjęcie siebie w pełni, łącznie właśnie z tą bestią, która jest w każdym z nas i w każdej z nas, to daje nam poczucie siły i łączności ze wszechświatem, to jeszcze jakby dostajecie namaszczenie w tym wszystkim. O, tego mi słowa brakowało po angielsku. Takie przypieczętowanie tej energii, tej siły, tego poczucia wzrostu, tego poczucia, że oto staje się w tym roku bardzo mocno, staje się. A tu jeszcze macie takie błogosławieństwo z góry. Tak, dokładnie tak ma być. Masz się stawać tym. Super, że się tym stajesz. My to błogosławimy. I to jest bardzo poważne. To jest takie, jakby chciałabym powiedzieć na zawsze. Takie coś, co zostaje na zawsze w was. No więc pięknie. Naprawdę fajne czytanie na ten rok. Na spodzie talii macie głupca i królową buław. Królowa buław to też jest energia, która się tutaj powtarza, tak? Stawanie się. Stawanie się. Być może stawanie się na nowo, stawanie się dzięki otwartemu sercu i zaufaniu, które macie dla świata. Bierzcie to i dzielcie się tym, bo wygląda na to, że ten rok będzie dla was bardzo łaskawy i błogosławiony i tego wam wszystkim życzę. Łaskawości świata, poczucia łączności z nim, dużo miłości, dużo błogosławieństwa, otwartego serca, żeby to wszystko do siebie przyjmować. Tego wszystkiego dla was, kochane barany. Żyjcie pięknie. Pozdrawiam.